Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w LEGO Star Wars. Rozpoczynamy drugą część filmową. Nie, to jest drugi epizod, nie, musimy stąd wyjść. I drugą część, drugą część, czyli jak ona? Atak klonów, nie? Chyba tak to się nazywa. Tak, atak klonów. Star Wars atak klonów, więc no, zapowiada się kolejny epicki, kolejny kurczę super odcinki, super fajnie będzie. Myślę, mam nadzieję, że to będzie jak najbardziej pożądane, kurczę. Kolejny, fajnie, że będziemy się fajnie bawić w końcu, nie? I będziemy się to fajnie nagrywać w sumie. To gra akurat fajnie mi się nagrywa, kurczę. Kurczę, wszystkie lag fajnie się nagrywa, nie? Taka luźna seria po prostu. O tak, pojeździmy sobie teraz tymi samochodami przyszłości, bądź, nie? Więc pewnie fajnie będzie, co? No, fajnie. Liczę, że coś takiego będzie w przyszłości naprawdę, chociaż szczerze to tak logicznie to chyba raczej nie powstanę, no bo teraz mam problem ogólnie z jeżdżeniem, kurczę, na prawo i lewo, nie? I w przypadku jest, a jakby jeszcze można było w górę i w dół jeździć, to już w ogóle masakra by była wtedy, nie? Kurczę, jakie to by były teraz trudne prawo jazdy zrobić na to. Teraz to, kurczę, ja robiłem prawo jazdy i strasznie ciężko. Właśnie strasznie było, nie? Ciężko te prawo jazdy robić, a teraz co? Takie latające to naprawdę by było masakra. Będzie kry. Dobra, musimy tutaj to rozwalić jakoś, tę barierę Matrixy. Jak to rozwalić, tą barierę? Niech ktoś mi tutaj podpowie. Szkoda, że niestety nie byśmy podpowiedzieli w sumie. Okej, się zaraz to rozrobię. Oho, coś uruchomiliśmy. O właśnie, o to chodziło. I tutaj. A jeszcze jedno, proszę bardzo. No i tak będziemy tutaj mogli i tymi bombulami walić. Proszę bardzo. Teraz tak, kurczę, to nie zawsze to trafia, nie? A, udało się. W takim razie ruszam. Piu, piu. Lecę za tobą. Piu, 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 piu. Takie, kurczę, odgłosy wydaje, gdy strzelam. To mi się strasznie podoba, ten odgłos, nie? Kurczę, tu, piu, piu. A, i znowu musiał to zrobić. Świetnie. O, mamy banusik, tak jest. Zobaczcie, jakie to wielkie teraz.
i sochy to właśnie. I ostatnie, proszę bardzo. Dobra, możemy teraz przejść? Nie, jeszcze jedno. Nie, to już wszystko. A, tam jeszcze coś na środku chyba pozostało. No, jeszcze tak od tyłu muszę to rozwalić. O, tak. Tak na logikę, no już tamto prosto będzie się rozwalić. Mamy. Dobra, kurczę. No. O, teraz walka kurczę powietrza, o tak, super. To nie jest wcale trudne, nie wystarczy tutaj celować dobrze. Naomi Hunter, co? Tak. Kurczę go załatwił. No jeszcze go spotkamy, nie? Chyba się nazywał Naomi Hunter. Nie pamiętam do końca. Wiem, że to łowca głów po prostu ten nie. Tak, chyba Naomi Hunter, tak mi się wydaje. Nie, to Jango Fett chyba był. Tak, Jumbo Fett. Tak, Jumbo Fett. Tak, tak, on się tak nazywał, Jango Fett. Okej, pomóżmy temu alienowi, bądź co bądź. No i dobra, możemy teraz sobie po tym mostku przejść. Patrzcie, deszcz i zero lagów, to było coś kurczę, nie? Nie, co teraz, te gry teraz tylko. Gdzieś tam deszczyk popada i już masz lagi. Po prostu wielkie jak. Takie jak, no, jak emo po prostu tnące się, nie? Niektóre gry tak umią. Dużo klonów, co? No, masakra, kurczę. Tyle klonów, kurczę. No, ale one są po naszej stronie, więc no, nic. Nic, właśnie, nic strasznego po prostu. Dobra, zobaczmy co jest z tymi droidami. To nie będzie trudno nawet, ten tylko na chwilę nas zatrzymają. No. I ruszajmy za nimi.
Nie, niestety to klony. Pomyliłem się, nie? Aha, czyli będziemy musieli troszkę poskakać, ale to dla nas nie przeszkoda, my jesteśmy Jedi, więc no, możemy skakać, a nasz Artur po prostu użyje swoich silniczków od nic strasznego przecież, nie? To się uda, kurczę. Nie ma prawa się udać nawet. Ale nasz tutaj Artu jak najbardziej mu się uda. Kurczę, jednak nie. Wow. Dobra, może spróbujemy jeszcze raz, kurczę, bo to musi się udać. Musimy tutaj przecież guziczek nacisnąć. O, proszę bardzo, mamy most. I znowu Artu, proszę bardzo. Haha, dobra. Najlepsze to jest, kurczę, to odbijanie tym mieczem świetnym tych pocisków, nie? To jest mega. Dobra, czas na walkę, moi drodzy. Z Jango Fettem. Kurczę, jesteśmy przecież Jediem, nie? Chociaż... A on i jego kurczę syn to masę Jedi zabili, nie? Z Jango Fett, z Boba Fettem po prostu. Wszystkich kurczę prawie Jediów, nie? Zamordowali. Aha, proszę bardzo, odbijamy! Kurczę, że my damy rady tyle strzało odbić, kurczę, jak to tak leci. Dobra, wiecie co, chyba teraz sobie Artu pochodzimy, tutaj to po... Tak. O, i teraz w niego za to strzał. Uruchomimy wieżyczkę, że tutaj w nich strzelała, w ten jego statek, nie? Ha! Dostał. Szkoda, że nie można w powietrzu walczyć, jak na przykład Dante, nie? Don't cry! On, kurczę, fajnie. Ohoho, proszę bardzo. O! Okej. Okay. Hehe, załatwione, już prawie tylko dwa życia mu zostały. Kurczę, troszkę taki jak Neo z Matrixa, nie? Tak zatrzymuje kulę i wynie. I teraz, moi drodzy, Freepio sobie tutaj otworzymy, proszę bardzo. Padme też przyszła. Wspaniale.
No i znowu tutaj te komary, czy jakkolwiek je się, one się tutaj nazywają. Nie wiem jeszcze jak one się nazywają, one są złe. Więc no, czas je pozabijać. O, jeszcze tutaj parę tych komarów, ćmów, nie wiem jak oni się nazywają tak właściwie, no tutaj załatwimy sobie je. Proszę, proszę bardzo. A tutaj będzie nam potrzebna nasza dama z blasterem, nasza Padme. Dobrze, i przejdźmy zatem dalej, ojej. Aha, już tam cyborgi są. Naszego padawana trzeba się tutaj zmienić, chociaż już tam mocą on umie, nie? Tutaj powalczyć. Tutaj możemy jeszcze tak, no ale nie wiem w sumie po co. O! To nic i tak nie zmienia. A jednak, patrzcie, zmienia, patrzcie. Aha, możemy przejść jako Jedi. Dobra. Znaczy nie jako Jedi, jako padawan, nie? Już wiecie co, chyba to jest zadanie dla Artuditu. Artu po prostu. Artuditu. Artuditu. Dobra, już przestań. Dobra. Mamy. Aha, tutaj z nimi raczej nie zawalczymy. A tak, a nie, bo on tutaj potrafi zasypiać. Żeby te. No. Uśpić cyborgi, nie? To poradzić takim prądem. To też w filmie, ale to. Jakaś niezbyt super moc, nie? Więc. Więc tak. Dobra, Frippio. Ci Frippio. Dobra, tutaj, aha, dobrze. Teraz to zrobimy, pięknie. I tutaj to. Dobra, o, patrzcie, ile pieniążków. Kurczę, jakiegoś power-upa dostałem, jakiegoś kurczę tutaj. Nawet mamy niebieski i fioletowy ten. Fioletowy kurczę, miecz świetny. To już na najwyższy level, nie? Sobie weszliśmy, fajnie, podoba mi się. O, jest nasz Obi-Wan, co? Musimy go kurczę tutaj uwolnić. Po prostu wysadzając te wszystkie tutaj, które go więżą, nie? Tego. Sploty, czy jakkolwiek to nazwać. No nie, no przecież my jesteśmy lepsi. Tak nawet chyba Anakin powiedział, nie? tak mi się przypomina w sumie, jak oglądałem. Oglądałem dosyć dawno jako dziecko, więc no. Więc no, no ale to zapamiętałem, więc coś tam. Jest jeszcze w głowie, kurczę. Ej, jak to fajne. I od razu kolejne, kurczę, tutaj wyjaśnienie. Attack of the Clones, chapter 4, Jedi, bitwa Jedi po prostu. Nie, no, no, tak. O, tutaj jest ta fajna, kurczę, ta fajna scena, gdzie będziemy walczyć na tej arenie całej, ło. Jesteśmy mistrzem Windu. On zawsze ten murzyn mi się podobał. Ten właśnie murzyn z niebieskim, fioletowym właściwie. W mierze świetnym to jest mistrz Windu, więc no tak. On się mi zawsze kurczę podobał. Fajnie, fajnie się bije, nie? Aha, okej. Okay.
O, teraz musimy uratować Anakina. A kurczę, te mocniejsze nawet tutaj są, te cyborgi, nie? Droidy. Droidy, nie cyborgi. Chociaż tam dla mnie za jedno. Dobra, załatwiliśmy. A, no prawie. Dobra, udało się. Uwolnijmy tego naszego padawana. Chociaż tak właściwie to jest Obi-Wana Kenobiego, nie? Tutaj padawan Anakin. Więc tak, no. Jeszcze muszę twojego mistrza Anakinie uratować chyba, nie? Tak mi się wydaje. Czy ja już uratowałem Obi-Wana? Nawet nie wiem. Nie, on chyba tam stoi. Tak jest. To jest Obi-Wan, jeszcze tam siedzi, nie? Jeszcze nie uwolniłem Obi-Wana. Padmy i Anakina jedynie uwolniliśmy, to jeszcze teraz musimy Obi-Wana. Ajaj, zginęliśmy znowu. Ale dobra, to mam zero hajsu, więc tak, no. żadna strata po prostu. Kurczę, ile tutaj tych przeciwników? Może jeszcze jednego z kamizelką znaleźć? Proszę bardzo. Jednego tego większego. Dobra. Załatwienie. Miejmy nadzieję, że to już wszyscy. Tak jest. Jeszcze z Jungiem Fettem musimy walczyć. Dobra, chodź tutaj, Jango. Teraz cię załatwimy. Haha, dobra, trzy serduszka mu zabrałem, już cztery, fajnie. Kurczę, no dobra, nie, mała strata. Haha, proszę bardzo, już po UKP mu zabraliśmy, ta walka nie jest specjalnie trudna, kurczę, wystarczy tutaj odbijać, nawet wystarczyłoby odbijać jego tutaj strzały, nie? Tutaj jego lasery blasterowe i moglibyśmy go ładnie załatwić, ale ja tutaj już się posłużę. Tutaj po prostu walko, żeby to szybciej poszło, chociaż ucieka od nas, więc no. Będziemy tutaj musieli go tak walnąć i jeszcze raz, proszę bardzo. O, uciekł, dobra. I proszę bardzo, po nim. I tak skończy, moi drodzy, Jango Fett. Yoda! Hrabia Dooku ucieka, co? No dobra. No i właśnie, i on zabierze ten cały, to opancerzenie Jango Fetta i stanie się Boba Fettem, nie? No ale to już w przyszłości, moi drodzy. Nie? Gdy dorośnie. A na razie mamy problem z głowy, jeśli chodzi o Jango Fetta. No Jango Fett nie powróci, jedynie z jego synem jeszcze będziemy musieli zawalczyć jeszcze, nie? Ale to w przyszłości. Dobra, moi drodzy, to już chyba będzie ostatnie podrygi właśnie tego
epizodu drugiego, tak mi się wydaje, rozdział piąty. Gdzieś, no, zbliżamy się na pewno do końca tego, tej części epizodu, nie? Proszę bardzo. Tego. No to to jeszcze wprowadzili właśnie tutaj walkę z tym statkiem, proszę bardzo. Nie pamiętałem tego, że tutaj się statkami jeszcze jeździło, no ale fajnie. Ej kurczę, to chyba czy jakiś inny sposób, co? Tak, raczej też nie. No przejść też raczej nie przejdziemy, więc no musimy znaleźć chyba te kulki. No ale gdzie ja mam te kulki znaleźć, moi drodzy? To jest pytanie. A może ją tu zaczepić jakimś? Nie, chyba raczej nie. Ale nie, to jakby się niszczyło, nie? Coś mi się tak wydaje. Albo mi się wydaje, nie? Albo to... No bo te niektóre tutaj wchodzą pociski, nie? Do tego. Nie wiem, nie wiem. Może trzeba rzeczywiście znaleźć te kulki. No tutaj raczej nie. Te bombule, kulki, nie? Te bombule. No kurczę, coś... No niektóre... Niektóre te chyba wchodzą, nie? Te pociski do tego. Nie wiem, nie wiem, kurczę. Nie mam pojęcia. Co tutaj należy zrobić. Wow, naprawdę, zaciąłem się w tym momencie. Dobrze, już wiem. Tutaj, patrzcie, jest taka, taka piłeczka, taka. To jest bomba. No i właśnie nią mamy tutaj rozwalić tę... Tutaj tą barierę, nie? I o to właściwie tutaj chodzi. O, proszę bardzo. Jeszcze jedną taką kulkę. To było nawet w... Jeszcze będzie w następnych tych częściach. Nie, ja po prostu zapomniałem. Dawno nie grałem w to. Część zapomniałem, że taki element jest tutaj, nie? Musicie mi to niestety wybaczyć, no. No, przepraszam, no zapomniałem, no. Każdemu może się przecież zdarzyć, nie? Dobra, załatwmy to. Idźmy czym prędzej, co? Tutaj. Bo i tak już zbyt dużo czasu straciliśmy. Zbyt dużo czasu antenowego, no właśnie to... Myślenie, co tutaj zrobić, nie wiem, więc tak. Okej, okay, czyli to tylko... Aj, się muszę jeszcze raz iść po tą... bombę. Bo oczywiście będziemy musieć, nie? Bo to te lasery po coś są, nie? Żeby nam przeszkodzić w spacerze z tą kulą. A może nie? Może jednak nie? Czy zobaczymy? A widzicie, no, a jak nie? No, proszę bardzo, jest. Jest to jeszcze do zniszczenia, widzicie? Kurczę, musimy uważać naprawdę na te lasery, bo tutaj oni nam mogą zrobić naprawdę, naprawdę dużą krzywdę. Aj, kurde! Musiała się rozwalić, co? Teraz idź tyle drogi. Nie mogło być bliżej, kurczę. Aj, no znowu. No nic, to musimy jeszcze raz to spróbować. Nie tylko tym razem. Spróbujmy, kurczę, nie ginąć i trafić, co? No patrzcie, ile drogi, no. No to lecimy, moi drodzy, lecimy. Kurczę, tyle drogi musimy przejść jeszcze. Aj, to boli, kurczę. Kurczaczki. Dobra, a nie, 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 kurde, jeszcze muszę raz to robić, fuck. Kurde, naprawdę, no, no kurde. Kurczę. Ja bym chciał, kurczę, mieć jakiś, nie wiem, statek, który ma takie na pokładzie po prostu strzelić, nie? No ale niestety, no, na razie nie mamy czegoś takiego. Spadajcie mi tutaj, bo już tak zbyt długo na tym pracuję, że... O, proszę.
Jeszcze raz, moi drodzy, jeszcze tą drugą wieżyczkę musimy zniszczyć. Mam nadzieję, że to mi się uda, bo jak nie, to będę płakać. W sumie to nic takiego trudnego, ale... No ale no, jest troszkę to... To wymaga umiejętności, nie? Te pierwsze gry ogólnie wymagały umiejętności. Teraz te to są w porównaniu dziecinnie proste, nie? No i chyba prawidłowo, skoro dzieci w to grają, to powinno być proste, według mnie, nie? Przynajmniej, chociaż... No łatwe, ale nie takie debilne, że tak powiem, nie? Jeśli o to chodzi. Chociaż i teraz dzieci, doszły mi słuchy, że grają, doszły mi słuchy. Dzieci grają w GTA i w Wiedźminy, to... Więc no... Ej, no tak. W jakie chcą grają, nie? Więc no, teraz to... To mamy problem, nie? O kurczę, przypomina mi się ten level, wiecie? Przypomina mi się, kurczę. Tak, kurczę, pamiętam. Coś mi się przypomina właśnie, kurczę. Wspomnienia z tą grą są po prostu mega, nie? Dobra, i teraz będę musiał tak robić. Chyba właśnie z ten. Zmarnowałem, wiecie? Czy nie zmarnowałem? A jeszcze zobaczymy. Tutaj dużo tych bomb jest. Nie wiem po co one. Tu są jakieś takie niebieskie, ale czy ja mam je niszczyć? No, przed chwilą ładunek umieściłem, ale no. Rozwalić się nie udało, nie? Więc no, chyba to nie to, wiecie? Chyba musimy zrobić coś innego. Może te lasery trzeba zniszczyć, to też by było fajne. Według mnie. O! Ja widzicie? Chyba jednak lasery trzeba usunąć, widzicie? No dobra. To będzie czysta przyjemność, rozwalanie tych laserów. W sumie chyba i w tamtym miejscu mogłem to zrobić, nie? Nie, to mnie denerwowało, utrwałem się przez te lasery, ale to wystarczyłoby rozwalić te lasery. A widzieliście? Upadło mi, ale mimo wszystko i tak jeden laser został zniszczony, więc brawo ja. Dobra. Denerwujesz i przestaniesz denerwować, proszę bardzo. Tak, potem rozwalimy to, nie? W środku. O, proszę bardzo. Jeszcze dwa lasery ogólnie chyba zostały, czy tam trzy, nie? No to więc tak. Damy sobie radę. I potem mamy to w środku, nie? To, co było zasłonięte, rozwalić. Haha. I like this. Dobra. O. A, dobra, już ostatni. Pięknie. No i teraz wystarczy to wszystko porozwalać. To będzie sama przyjemność. Rozwalenie tego. Pum, pum, pum. Tak jest, moi drodzy, udało nam się level ukończony. Kolejny stateczek do naszej kolekcji. Nice. No i poziom prawdziwego Jedi'a to 20%. Od prawdziwego procent Jedi'a, no. Nieźle. To tylko chodzi o to, że te klocki, nie? To wszystko. Chapter 6, proszę bardzo, będziemy walczyć z hrabią Duku, nie? Z Duku. Konfrontacja z Duku, moi drodzy, będziemy walczyć z Duku. Zresztą sami zaraz zobaczycie. W sumie jak w filmie, nie? Też tam w filmie Yoda walczył z Duku, więc będzie to jak najbardziej obiecująca walka. I nie tylko ten, i nie tylko Yoda, też tam Obi-Wan i Anakin walczyli, nie? Within the Sith Lord.
No i tak, zaczynamy sobie od razu od kolejnej misji. Tak jest, jesteśmy Obi-Wanem. A niech będzie. No i gonimy hrabię Duku. Dobra, czas znowu powalczyć z naszymi przyjaciółmi, a widzieliście, znowu tutaj mamy ten mieczyk prosto fioletowy, a Anakin ma zielone, więc tak, no. To jest te, właśnie super moc, zostaliśmy taką, nie? Dobra, a już znowu jest niebieski, więc dobra. Dobra, aj, no trudno w sumie, chociaż nie, niech on pójdzie tam. Pójdziemy tędy, tędy. Proszę bardzo, prawdziwa kooperacja, co? Tak jest. Mam, no, w sumie w Lego to można, no, we dwóch grać, nie, no. No i grałem, nie, w wielu seriach też z kolegą. Dobra, wiele serii graliśmy z kolegami, nie? Też na kanale nawet, chociaż kolega nie dodawał żadnego komentarza, to i tak był, nie? Aj, tutaj mi się rozdupczyło, co? Dobra, chodź tutaj. O, taki ty mocny jesteś, chodź. No właśnie, to chyba mi się przypomina, że Yoda też z Dooku walczył, nie? Co jest, zobaczymy. W nią też będzie walczył. A, on chyba pod koniec będzie walczył, z tego co pamiętam, nie? Tak. No kurczę, Dooku właśnie dla Anakina obciął rękę, nie, swoim mieczem świetlnym. To jest oczywiście, no, ono nieładnie, nie? Strasznie, kurczę, widzicie to, do czego ci sitowie są zdolni. Kurczę, Yoda, przestań! Przestań z tą laską chodzić. Właśnie, on tak normalnie chodzi pomału, ale jak miecza dobędzie, to kurczę, skacze na wszystkie strony, więc tak. Chyba będę Obi-Wanem. O, widzicie? Jak ma ten miecz świetny, to kurczę skacze na tej lasce. To naprawdę jest wspaniały człowiek, nie? Chociaż nie człowiek, on inna rasa, nie? Nawet tak właściwie to nie, nawet w książkach o Star Warsach niewiele wiadomo o jego rasie. Wiadomo tylko, że była wspaniałymi Jediami, była rasą, która jest naprawdę bogata w moc, nie, że tak powiem. No i właśnie, przez to Dooku ucieknie. Przez to, że Yoda będzie musiał ratować Anakina. No i cóż, moi drodzy, to już koniec. Koniec tego, kurczę, epizodu. Część druga Star Wars Atak Klonów została wykonana. Dostaliśmy nową postać Jodę. Dosyć sporo już mamy postaci, nie ma co. Ale i tak czekają nas kolejne części. Mam jeszcze ich, no, o kurczę, chłopie, jeszcze z 5 części jest, nie? Tak, 7 ich jest, więc no, mamy się w co bawić, nie? 12? No i dobra, moi drodzy, chyba w tym momencie się z wami. A nie, tutaj jeszcze zakończenie historii, przepraszam, jeszcze to pokażę wam. Tak, Sith Lord i ten, no nie powiem, no,
kto to jest City Lordem, nie, żeby nie spoilerować. No ale się cieszę, że no, jako takie zwycięstwo troszkę wykonali. Nie, więc tak, no cóż moi drodzy. When so lies, I'm just fine.